Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, a to jest program Allegro Manon Troppo na portalu na temat Witam państwa serdecznie. Od razu witam naszego gościa, jednego z najwybitniejszych polskich, jeżeli nie najwybitniejszego w ogóle, specjalistów od spraw wojskowości, od zbrojeń no, od wszystkiego, co może ludzi zabić czyli pana Wojciecha Łuczaka, który był już naszym gościem kiedyś gościem znakomitym. Dziękuję. Witam Cię Wojtku dziękuję raz. Dziękuję bardzo. Witam Państwa. Dzień dobry. No a teraz okazja... I dziękuję za ta, tak łaskawe wprowadzenie. A okazja, żeby rozmawiać znowu o wojsku, wojskowości, o to jest chyba dla wszystkich oczywista. Przewodów i co tam się wydarzyło kilka dni temu dosłownie i co doprowadziło świat na skraj palpitacji. No, mogło to się skończyć bardzo źle i wydaje mi się, że nie jedno źródło pracowało nad tym, żeby atmosferę wokół tego wydarzenia e, podgrzewać. Pierwsze pytanie, zanim przejdziemy do <laughs> rekonstrukcji tych wydarzeń, Wojtko, czy ty. Tak. Wierzysz w oficjalną rekonstrukcję rządową? Czy pracował tutaj za chwilę, będziemy mówili tak. o tym, co widać na naszej plaźmie, czyli o tej rekonstrukcji dziennikarskiej przeprowadzonej w sposób znakomity przez Gazetę Wyborczą? Chociaż Jestem też tam wrażeniem. są pewne. Jesteś pod wrażeniem. Czyli tak. to, to jest właśnie to, co Twoim tak. zdaniem się tam wydarzyło. Tak, Ale że zanim sobie skomentujemy ten rysunek, to musimy sobie zdać sprawę, jak to pracuje, żeby. Żeby, żeby sobie uświadomić, co się stało i zrekonstruować. Bo tak spodziewałem się pierwszego pytania, czy wiesz, co się tam stało. No, postaram, postaram się Państwa wprowadzić w tę atmosferę. Mieliśmy do czynienia z czymś, co w języku wojskowym nazywa się atakiem saturowanym, to znaczy z wielu kierunków nadlatują do wielu celów Wie, wie, nadlatuje wiele pocisków, I, i mało tego są to pociski nadlatujące na małym pułapie, e, z dużą prędkością. C, c, pociski e, e, manewrujące, co oznacza, że ich wykrycie na tle ziemi jest dość trudne. Prowadzenie ich jako celów jest dość trudne i cała operacja zwalczania tego saturowanego ataku, e, czyli rozproszenie celów, duża ilość atakujących. E, Pocisków jest wszystko to bardzo trudnym zadaniem do obrony przeciwlotniczej, z czego to Ukraińcy wywiązali się w sposób, moim zdaniem, jak na, te, na ten, tę fazę wojny dość dobrze. I żebyście Państwo sobie zdali sprawę, ja na początku myślałem, że jak zobaczyłem pierwsze zdjęcia tego miejsca tragedii, bo to jest tragedia, tragedia nawet, tak. oczywiście. Jak miejsca tragedii, to myślałem, że to jest system S-125 NEVA. Ponieważ gdyby to była rakieta manewrująca, o której mówimy, że zaatakowała linie przesyłowe lub też stację transformatorową, to w każdym razie mówimy o ataku na linię przesyłającą, łączącą system energetyczny Polski z systemem energetycznym Ukrainy. Gdyby, gdybyśmy mieli z eksplozją y, głowicy bojowej kilkuset kilogramowej głowicy bojowej to zapewniam państwa że z tego traktora z przyczepy z tej wagi i być może z elewatora być może że z sąsiednich budynków niewiele by zostało bo, bo chcę państwu uświadomić że eksplozja 500 kilogramowej bomby w tym miejscu no, na dobre rozłożyłaby na szczęście do tego nie doszło. Nie chcę nawet sobie wyobrazić, co by było, gdyby to była rakieta manewrująca, bo być może by ta szkoła z dziećmi ucieczpiała w pobliżu. I to mamy do czynienia z takim saturowanym atakiem. Obrona przeciwlotnicza działa w niesłychanym napięciu i w, w niesłychanej gorączce. Dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że mamy do czynienia z różnymi systemami, które można użyć przeciwko napastnikom. Natomiast przede wszystkim trzeba odnaleźć nadlatujące cele i do tego służą różnego typu stacje radiolokacyjne. <laughs> Oczywiście stacje, stacje ci którzy obsługują te stacje radiolokacyjne muszą mieć tę świadomość że Rosjanie nie są idiotami i mają rakiety, które zwalczają stacje radiolokacyjne, czyli naprowadzają się na te źródła emisji elektromagnetycznej. I każdy taki atak i odpieranie każdego takiego ataku przez ludzi, którzy są zamknięci w tych pudłach, pracują w niesłychanym napięciu, również tworzy stres taki, że oni mogą być celem kontrataku, czyli y, mogą być obiektem ataku rosyjskiej rakiety przeciwradiolokacyjnej, czyli na, naprowadzającej się na, na pracujący radar. Nie, mimo wszystko starają się y, zapanować nad sytuacją, tworzą mapę atakujących bardzo szybko, poruszających się na małej wysokości, trudnych do wykrycia celów i starają się przeciwko nim skierować dostępne y, pociski. Ukraina była kiedyś taką, miała być w czasach e, układu warszawskiego takim rodzajem muru, brojącego terytorium Rosji właściwej przed atakami właśnie pociskami e, manewrującymi, amerykańskimi pociskami manewrującymi i różnego innego typu amunicją. W związku z tym e, nasycono Ukrainę bardzo wieloma systemami przeciwlotniczymi. Ukraina niepodległa, to otrzymała w spadku po związku radzieckim bardzo wiele systemów przeciwlotniczych. Mało kto wie, że w Polsce ucyfrowiliśmy. Czyli z, unowocześniliśmy, zapewniając mu mobilność, ale i też cyfrowe prowadzenie systemowi rakietowemu S-125 Neva. Nadal Neva jest ucyfrowiona, Polska Neva ucyfrowiona jest podstawą w wielu miejscach Polski naszej obrony przeciwlotniczej. Natomiast myśmy zrobili coś takiego, że po wykryciu, jest, zbliżamy się do tego momenta, nadle, momentu nadlatuje wiele. Wiele pocisków i e, one muszą być czymś inaczej. De trzeba szybko decydować, czym, e, e, czym należy to zwalczyć i e, e, co jest najbardziej, nie, co jest najbardziej niebezpieczne dla tego, co bronimy. W Polsce e, to tak działa, że te sy systemy e, NEWA S125 e, przepracowują system analogowy w system cyfrowy, przy czym my nie, nie zaingerowaliśmy w pociski. Mamy jeszcze tych pocisków trochę, one są już strasznie stare, ale nie ingerowaliśmy w konstrukcję pocisku. Ukraińcy są o niebo lepsi, byli o niebo lepsi, ponieważ zainger zaingerowali w konstrukcję pocisku, ucyfrawiając same pociski e, do systemów NEVA. Ja początkowo myślałem, widząc Niewielkie w sumie zniszczenia na terenie tej wagi, tego elewatora, że mamy do czynienia z głowicą z głowicą systemu S125, bo takie newy jeszcze są ucyfrowione w arsenałach Ukraińców, jeszcze gdzieś tam drzemią i zostały pierwotnie odpolone, ale i również S300. Potem się okazało jednak, że być może to jest, system S, że to jest rakieta z systemu S300 i Tutaj dla Państwa taka, 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 taka uwaga. Otóż, z czego wnioskujemy, że to jest system S300? Ponieważ w rosyjskich kodach e, e, pociski do e, rodziny całej systemu S300 są oznaczone następującym symbolem: 9M82 lub 83, 73, tak. i e, dalej e, pojawia się na częściach tego systemu na, na pociskach dalej pojawia się kod oznaczający serię produkcyjną, datę przydatności. Jeśli przynajmniej jakieś części się z tego zachowały, więc jesteśmy w stanie nawet dzisiaj stworzyć sobie wrażenie, kiedy zostały dostarczone i gdzie zostały wyprodukowane na terenie, bo to są pociski wyprodukowane na terenie dawnego Związku Radzieckiego. I teraz ja początkowo myślałem, że to jest właśnie, że doszło do trafienia głowicą, głowicą, głowicą Newy. No, jeśli to jest S300, nie byłem na, na miejscu i nie mamy wydruków, które mogły stwierdzić, że to jest właśnie S300. Natomiast e, Proszę Państwa, mamy, cofnijmy się jeszcze do tego momentu e, nieprawdopodobnego napięcia, kiedy trzeba szybko działać, trzeba działać w niesłychanym stresie i trzeba zadecydować. Zbliżają się wystrzelone pociski manewrujące do linii e, przesyłowej energetycznej, która jest dla nas i dla Ukraińców niesłychanie ważna. Odpalony zostanie, e, e, mamy mapę nadciągających celów. I teraz e, to wygląda w ten sposób, że te rakiety są prowadzone, grubsza, bardzo wszystko upraszczając, są prowadzone w ten sposób, że radar rozpoznania sytuacji powietrznej tworzy mapę tych nadciągających pocisków. Natomiast podobny radar lub ten sam radar, w zależności od wersji, podświetla te cele i nie wszystkie akurat można podświetlić w ten sposób, żeby wysłać przeciwko nim pociski, ale działanie tego systemu mniej więcej polega na tym, że radar oświetla wiązką elektromagnetyczną nadciągającą rakietę na małej wysokości i wiązka. Ta odbita od poruszającego się ciągle celu trafia do głowicy odpalonej już rakiet, rakiety. W ten sposób korygowany jest automatycznie kurs e, pocisku, tak żeby z, doszło do spotkania. Przy czym S300 działa w ten sposób, że rakieta sama nie musi trafić precyzyjnie nadciągający pocisk, może wybuchnąć w bardzo niewielkiej odległości, rażąc ten cel odłamkami i siłą eksplozji. I teraz mamy do czynienia ja nikogo nie chcę usprawiedliwiać, ale mamy do czynienia z ludźmi, którzy dostali rozkaz zapobieżenia zniszczeniu linii przesyłowej. Zdecydowa no, elektrowni. Tam. Dokładnie, lub też elektrowni, lub też in inaczej, tej newralgicznej, te newralgicznej linki, li linii łączącej nasze terytorium i nasz system energetyczny z systemem ukraińskim. Oni takie zadanie z pewnością dostali i starali się je wykonać. I e, e, jeszcze raz widzą na ekranie nadciągające pociski, starają się e, o, zoptymalizować mając kilka wyrzutni do dyspozycji, wysyłają w powietrze pocisk S-300. Ponieważ nadciągające pociski były samosterujące, więc wleciały na bardzo małej wysokości, S-300 wyszedł w powietrze, po czym skierował się w dół i zaczął gonić te rakiety. Jeden zwykle wysyła się od jednej do czterech rakiet przeciwko nadciągającym ważnym celom, o których wiemy, że mają trafić bronione przez nas obiekty. No i cóż, mogło dojść do utraty, utraty, że tak powiem, linii kierowania, to znaczy utraty sygnału. W tym momencie rakieta mogła, mogła stracić orientację i różne rzeczy mogły dać. Trudno mi w tej chwili wyrokować, ponieważ jest tyle czynników, które mogły zajść, że w tej chwili. Tak naprawdę, mając tę wiedzę, którą my tutaj mamy, siedząc przed sobą, trudno naprawdę zdecydować, co mogło dojść. Mogło, mogło też dojść do tego, że rakieta została zlikwidowana, czyli wybuchła tuż przy naszej granicy. Doszło, do, mogło dojść do samolikwidacji. Rakieta jest dwuczłonowa. Pierwszy człon rozpędza, drugi człon jest członem atakującym. I e, być może, że doszło do samolikwidacji głowicy bojowej, a ta część napędowa z, z silnikiem i z paliwem mogła dotrzeć do Polski i wybuchnąć e, na, na skutek temperatury tarcia wszystkiego. Ta pozostałe paliwo mogło e, eksplodować. Mogło do tego dojść, mogło też dojść do eksplozji głowicy. Ta głowica i nie, nie. E, e, gdyby doszło, do takiej eksplozji tej głowicy, wówczas powie, myślę, że ekstraty by były y, znacznie większe. Otóż to ona, no, poza tym ta głowica, zawiera bardzo dużo kulek, bardzo dużo prętów i innych środków, Więc... mających za zadanie rozerwanie rakiety wroga. No i Byłyby ślady na traktorze ale... i na całej ale... okolicy, Re... ale nie było i tak. Ale reasumując, z tego, co dzisiaj wiemy, a mamy tę wiedzę dość nikłą w porównaniu z rządzącymi, z Sojuszem, z Amerykanami, z naszymi decydentami, z, opierając się na, 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 na rekonstrukcji, opierając się na zdjęciach, możemy taką tezę położyć na stole, że rakieta uległa samolikwidacji, bo ci, którzy sterowali. Jej lotem, uznali, że po prostu przekroczy te granice Polski, i to, co do nas dotarło, było elementami systemu napędowego, który po prostu eksplodował. Tak mogło być. Natomiast i tu, tu oczywiście stawiam wiele znaków zapytania. Dzięki. A ja chciałbym, proszę Państwa, usystematyzować naszą wiedzę. Zakładam, że to jest state of the art. Jeśli chodzi o naszą wiedzę, to znaczy to jest maksimum tego, co do nas dotarło. A y, o tym, że inni mają większą wiedzę, o tym za chwilę będziemy rozmawiali. To znaczy, z nad Morza Kaspijskiego Rosjanie wystrzelili pociski manewrujące. H101. Ta H101 i H102 to są pociski manewrujące radzieckie typu Cruise, czyli manewrujące, jak sama nazwa mówi, latają na niewielkiej wysokości. 101 ma głowicę konwencjonalną o stosunkowo niewielkiej wadze, 148 kg, o ile dobrze pamiętam. Tak. Jest to burząca, burząca rakieta, czyniąca dużo zniszczeń, a 102 ma głowicę. Nuklearną, i tam jest 20 kiloton, o ile dobrze Dość pamiętam. Dużo, jak na taki mały tak, pocisk. jak na taki mały pocisk, no to, to już by było ogromne ogromne zniszczenie. W okolicach Lwowa, oczywiście, jest jednostka obrony przeciwlotniczej ukraińskiej, która jest wyposażona w różne środki, jak powiedział pan Wojciech Łuczak. Między innymi ma te rakiety, jest 300 w produkcji. Radzieckiej jeszcze ma ich całkiem sporo, o tym też mówiliśmy. I prawdopodobnie w kierunku tej rakiety manewrującej, która zmierzała do elektrowni Dobrotwirskiej, która to elektrownia Dobrotwirska, mało kto o tym w Polsce wie, zaopatrza w energię elektryczną zamość i okolice między innymi, wystrzelili dwie rakiety. Pan Łuczak mówi, że się. Dwie, trzy, cztery rakiety przeciwko jednemu celowi, który jest niezwykle trudny do trafienia w każdej sytuacji. No, z, z bardzo wiele względów, o których Pan Łuczak wspomniał. Jedna z tych rakiet trafiła najprawdopodobniej rakietę rosyjską H101, a druga rakieta poszypowała dalej. Powinna ulec samozniszczeniu i prawdopodobnie uległa samozniszczeniu, ale to będziemy jeszcze za chwilę analizowali. No, i spadła 8 kilometrów za polską granicą, uderzając w przeworów i powodując nie tylko tragedię w przeworowie w niewielkiej wsi, ale, no, jak mówię, no, wpychając świat w stan palpitacji i ogromnego napięcia, ponieważ to mogło się skończyć sytuacją, Niewiarygodną. Znaczy innymi słowy, mógł zostać uruchomiony artykuł czwarty, a w sprzyjających jego wręcz artykuł piąty Paktu Atlantyckiego, a to by oznaczało frontalne starcie NATO i Rosji. I to by były poważne problemy. I być może najpoważniejszym w tym wszystkim problemem było to, że polski rząd wiedział to, mało tego, nawet ja wiedziałem to kilka godzin zanim ogłoszono w ogóle o tym, że jakakolwiek rakieta Uderzyła w terytorium Polski, ale polski rząd postanowił czekać na, ja to nazwę dość brutalnie, instrukcję z Białego Domu. Prezydent Biden przebywał na szczycie G20 na Bali, spał. Kiedy się obudził, dostał informację od Pentagonu, <laughs> że to jednak była, to były resztki rakiety ukraińskiej i od razu to powiedział. No, i tak tutaj właśnie to wszystko wygląda. Państwo, zachęcam wszystkich do obejrzenia oryginalnej mapy w gazecie wyborczej, czy na stronie wyborcza.pl. Ona jest znakomicie zrobiona, bo pokazuje zarówno trajektorię przerywaną linią czerwoną rakiety rosyjskiej, na końcu której znajduje się taki mały wybuch, bo tam pierwsza z rakiet S-300 Wystrzelonych przez obronę przeciwlotniczą ukraińską, ją trafiła i e, dzięki temu nie dotarła do elektrowni dobrodwirskiej. No, a druga rakieta e, znalazła się właśnie w sytuacji takiej, że musiała e, ulec autodestrukcji i część tej rakiety spadła na terytorium Polski. I zaraz będziemy o tym mówili. Tą niebieską przerywaną linią jeszcze dodam, że z elektrowni atomowej położonej nieco na północny wschód od Lwowa jest linia przesyłowa ukraińsko-polska, która zasila w energię elektryczną Rzeszowszczyznę. Ale ona nie działa, ponieważ na skutek poprzednich ataków rakietowych strony rosyjskiej ta linia została odcięta, odcięta. Jeszcze mogę dodać, Dodaję. Jacku, że <coughs> dzisiaj mamy pierwsze mrozy i mamy pierwszy śnieg w mamy, wczoraj. Tak? tak, i mamy dzisiaj odnotowano bardzo dużą, duże napięcie naszego systemu energetycznego. Ja też mam pytanie do naszych rządzących, dlaczego Dlaczego nie, nie stwierdzili, mało tego, to dziennikarze zajmujący się energetyką stwierdzić, że mamy duże napięcie naszego systemu energetycznego, między innymi dlatego, że zostaliśmy po części odcięci od zasilania energią ukraińską. Tak, mniej więcej dwa, dwa miesiące temu premier Morawiecki pojechał do Kijowa prosić o zwiększenie dostaw Dokładnie. energii natomiast elektrycznej natomiast do natomiast to jest dzisiaj niemożliwe. To już wtedy było prawdopodobnie niemożliwe, ale Załęski <coughs> zobowiązał się zrobić w jego mocy Dzisiaj jest to po prostu niemożliwe i nasz kraj, jeśli chodzi o sytuację energetyczną, jest rzeczywiście no, w miejscu dramatycznym. Dramatycznym. Importujemy masowo skądkolwiek się da energię elektryczną, bo inaczej mielibyśmy ciemno i zimno. No nie mielibyśmy i dodajmy wody w kranie, ciepłej wody w kranie, którą tak bardzo pogardzaliśmy jeszcze do niedawna. A niedługo może się okazać, że ta ciepła woda w kranie. No ale dodajmy do tego jeszcze zniszczenia spowodowane przez y, systematyczną politykę generała Surowikina, o czym chyba za chwilę też powiemy. Natomiast do tego wszystkiego dorzuciłbym jedną rzecz taką. Proszę Państwa, jeśli mamy kogoś tutaj obarczać winą, to ja bym prosił, żebyście Państwo oceniając tę całą sytuację, spróbowali sobie zdać sprawę, jak w nieprawdopodob nieprawdopodobnym napięciu Działała, działała za załoga tych, sy tych systemów S300, broniących tego newralgicznego połączenia energetycznego, i, i, i to, że zachowali się najprawdopodobniej stuprocentowo prawidłowo, ponieważ ten pocisk, który kierował się do Polski, eksplodował i jego po prostu Cała złożoność, tam to, to, nie są, to, to nie są sekundy, to są naprawdę ułamki sekund, a granica jest tuż, tuż, i e, e, starano się nie dopuścić do przerwania nici energetycznej łączącej Zamojszczyznę z z Polską. I, I nie ma tutaj mowy o jakiejkolwiek winie. Mało tego, to ta akcja okazała się sukcesem, ponieważ pocisk, który nadlatywał na bardzo małej wysokości, został strącony pierwszą rakietą. To znaczy, że naprawdę działali sprawnie, i, i, a druga, i, i, druga ta, która, której fragmenty najprawdopodobniej do, doprowadziły do, tra, do, do tragedii w Polsce, była wystrzelona po prostu, żeby się upewnić. Że cel zostanie osiągnięty. I, i, I ktoś, kto. Ja w życiu raz byłem w stacji radiolokacyjnej u nas na północy w Ustce i widziałem, jakiej sy, w jakiej symulowanej oczywiście sytuacji bojowej działa. Obsługa, t, 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 obsługa stacji radiolokacyjnej, prowadzącej rakiety i wykrywającej błyskawicznie po, pojawiające się cele i błyskawicznie, która błyskawicznie musi reagować na, na zmiany sytuacji. No tak, bo paradoksalnie łatwiej jest prawdopodobnie zwalczyć rakietę balistyczną, bo jest na to trochę Oczywiście. więcej czasu, i poza tym i, i trajektoria, chociaż nowe generacje jest niestety nie, nie, nie dają tych gwarancji, trajektoria starszych rakiet balistycznych jest przewidywalna, Oczywiście, nowe to niestety wyliczyć. są same głowice są manewrujące. Jack Masz stuprocentową rację i chcę wrócić do. Nawet jak nie skończyłem zdania, to mam rację, widzą no. Państwo. To Czy znaczy, masz rację, dlatego że chciałem. Trudniej chciałem trafić w każdym razie w manewrujący niż w balistyczny. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia dzisiaj z sytuacją, która była taką zmorą Rosjan w latach 70. i 80., czyli saturowany atak pociskami manewrującymi na, na Rosję. I do tego właśnie ataku przygotowywano Ukrainę jako wówczas część Związku Radzieckiego, po to, żeby chroniła tym swoim potencjałem przeciwlotniczym, który dzisiaj przydaje się Ukraińcom bardzo, bardzo mocno, tę część właściwą Rosji. Jeszcze raz chcę to podkreślić. I e, mamy dzisiaj do czynienia z e, sytuacją, którą teoretycznie rozważano w latach 80., -tych, 90., -tych, mianowicie masowym użyciem pocisków e, e, samosterujących, manewrujących typu Tomahawk, przeciwko którym jednakowoż Ukraińcy znajdują odpowiedź. Nie do końca, ale znajdują odpowiedź. Okej. Okay. tak takim razie, poproszę Cię, żebyś popatrzył na tę ilustrację, mimo że mamy odbicia dość mocne i powiedział mi, jaka to część rakiety S-300 może być to jest jeden z niewielu opublikowanych sz zdjęć szczątków te, tego, co spadło na przewodówce. I tutaj przewodów. mógł, muszę Ciebie i Państwa rozczarować. Nie jestem aż tak dobrym specjalistą, żeby, żeby na podstawie no tych jak, szczątków... Te, 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 te charakterystyczne dziury... Problem polega, problem polega na tym, że rakiety systemu S-300, i to opowiem, są przechowywane w tak zwanych... Kanisterach, z których, których te kanistry są hermetycz, hermetyczne, jeszcze raz podkreślam, mm -hmm. i one mają określoną trwałość. To są takie, operacyjną. proszę Państwa. To znaczy, jak Państwo zobaczycie, Jakby To powiedzieć trumny, takie duże rury, zielone na platformach. Tak. I, i... I one, one stanowią jednocześnie hermetyczny pojemnik, który są składowane, i one stanowią również jakby rurę startową. I w tej rurze startowej jest się ponad 7 rakieta dwustopniowa, która może jest uniwersalna. Są to, są to system S300 nie jest jedno, jednolita. Tak, to jest gigantyczna rodzina i tak ja jest. Państwu pokażę niedługo zdjęcia rakiet S300 i zobaczą Państwo, jak one się od siebie... Różnią od całkiem malutkich do ogromnych. Ale, jeśli... Ale na żadnej z nich, szczerze mówiąc, nie zauważyłem żadnej części, która by była w ten sposób dziurkowana i która by była w ten sposób obrobiona no, jakimś owalem. To, to znaczy, każdy, każda rakieta ma jest owalna, każda rakieta ma przekrój kołowy i każda rakieta ma elementy dokręcane, skręcane i to, to, to widzimy na zdjęciu. Natomiast tutaj, jeśli można zaryzykować jakąś interpretację, ponieważ, dlaczego Państwu powiem, że to jest takie trudne? Dlatego, że wyjętej z pojemnika startowego, z tego hermetycznego, z, no, mini silosu startowego rakiety inaczej, nie wyjmuje się to z rzadka i można to na zdjęciach technicznych albo w planach technicznych tylko zobaczyć. Z oczywistych powodów nie jesteśmy dopuszczeni do, do oglądu tego. Widzimy te pociski na. No Nie się udało. Na... Rzeczywiście z trudem. Znalazłem zdjęcia poza, poza rurami startowymi. Nie jest wykluczone nie jest wykluczone, że to, jest, że to może być część. Z dyszami lub też otworami silników manewrowych, które powodują, że, ta, że ten pocisk jest taki zwrotny. taki zwrotny. Ale tego nie wiem, no, tak. zgaduję. Naprawdę, proszę państwa, ponieważ obejrzenie pocisku, nie wiem, czy państwo. Tutaj wiecie, mamy właściwie wszystkie dostępne, z czego jedną już oglądaliśmy. Nie wiem, czy państwo wiecie, tutaj jest to taka są ciekawostka To też takie blachy, kawałki. To, Rosyjskie, przepraszam, też ci nie. Nie, 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 w żaden sposób nie sugeruje, jakie to części tej rakiety. No. Powiem, panu, powiem państwu, państwu taką ciekawostkę: więc słynne, słynna, Słynną rakietę SS-20 w całości i z bliska można dotykalnie zobaczyć w Waszyngtonie. I w Waszyngtonie w, w zbiorach Smithsonian. Niedaleko Białego Domu, niedaleko Kongresu, można zobaczyć też inne pociski rosyjskie, których nie, normalnie nie widzimy, bo one są po prostu w tych silosach startowych lub też pojemnikach startowych. Natomiast tam zostały one wystawione, ponieważ według różnego rodzaju porozumień międzynarodowych, rozbrojeniowych, częścią, niewielką częścią tych porozumień rozbrojeniowych było przekazanie do celów dydaktycznych, Takich właśnie rakiet. I one w Stanach Zjednoczonych, w, w Rosji, amerykańskie rakiety, y, y, nie można dotykalnie tych rakiet zobaczyć w Rosji, natomiast, bo, bo stanowi, stanowiły obiekt analiz. Natomiast ten układ obowiązywał obie strony. I te y, pociski typu Pershing zostały przekazane również Rosji. Nie można ich w Muzeum Rosyjskim zobaczyć. Natomiast w Smithsonian w Waszyngtonie można taką SS-20 zobaczyć dotykalnie, łącznie z głowicami, bo oczywiście tych głowic tam nie ma, ale są przenoszone w w górnej części. Dla mnie był to szok, że rakieta, która w naszej części jest utajniona, w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie można dotykalnie zobaczyć, zanalizować, z zobaczyć. Podobnie było z Migami, z Migami 25, które w, u nas były w latach 70. z rzeczą absolutnie utajnioną. Po lądowaniu Bielenki w Hakodate ten samolot, który był, cud miał być cudem techniki, okazał się zbudowany ze stali nierdzewnej, był dostępny we wszystkich możliwych publikacjach amerykańskich. U nas natomiast był otoczony nimbem tajemnicy. Wracając do przewodowa, wybacz mi, bo <gryw> mówimy w jakichś ramach czasowych, a sporo jeszcze z tem tematów nam zostało poruszenia. To jest y nocne zdjęcie z miejsca. Uderzenia. Tutaj trzeba jedno wyraźnie powiedzieć. To był taki, no, jakby to powiedzieć, silos, no? Tak. Czy znaczy nie wiedziałeś, to... że to jest w... włosko-polska. Nie, nie, nie Włosi wie, strasznie nie, nie się wie, nie tym wie, podniecili, wie, ponieważ wie, współwłaścicielem tego przedsiębiorstwa, w które uderzyło, to, co uderzyło. Jest przedsiębiorstwo włoskie. Jest Współ... przedsiębiorstwo włoskie, tak. To znaczy, to, był, no to więc... była waga. Dobrze, do, do, to ja ci powiem że Dworzenie tylko... z... tak, zboża. Tak, to... i w związku z tym była, była tam piwnica, w którym to zboże, czy. To akurat była kukurydza. Aha. To akurat była kukurydza, w którym to było przechowywane. Początkowo mówiono, że tak naprawdę to eksplodował pył zbożowy w tej pilnicy przechowywany na skutek jakiegoś impulsu, i że tam były butle z gazem. I no, w każdym razie na tym przyczepie do traktora i na samym traktorze nie widać śladów Odłamku. odłamków, które by znajdowały się w głowicy. W związku z tym, czy możesz na podstawie tych zdjęć powiedzieć, co wybuchło? No, na podstawie tego mogę powiedzieć, że wybuchło coś niewielkiego. Niewielkiego. To znaczy gdyby, proszę Państwa, pierwsza taka historia, która też mi się rzuciła w oczy, bo nie ukrywam, że widziałem to zdjęcie też od razu. Więc pierwsza rzecz, zobaczycie, widzicie Państwo pneumatyki przyczepy i, i opony traktora. Całe. One nie są posiekane czymś, co nazwałbym kulkami wolframowymi. Dlatego, że głowica bojowa dzisiejszych pocisków, a i również S-300 zawiera takie pelety wolframowe, Dlaczego wolframowe? Dlatego, że to jest bardzo twardy materiał, który po prostu i którego zadaniem jest posiekanie nadciągającego obiektu lotniczego. Czy aluminiowego, czy stalowego? Dokładnie. I gdyby, gdyby doszło do eksplozji głowicy bojowej, to z tego traktora, to załóżmy, żeby, to, żeby ten traktor ocalał to opony i część pneumatyczna no, ta powinna ta być transforma. posiekane tak, odłamkami. Tak, tak. Zresztą, że... Innymi słowy, to nie głowica, co Dokła, wybuchło. Dokładnie. Teraz jest jeszcze jedna historia. Jeśli Państwo sobie przypomnicie szczątki badane, Właśnie w tym samym czasie mamy do czynienia z wyrokiem, wyrokiem Sądu Niderlandzkiego. Tak. Jeśli sobie Państwo przypomnicie rekonstrukcję tego, co zostało z tego samolotu w Holandii dokonane, to zobaczycie Państwo posiekaną kabinę odłamkami. Tak, działa między innymi, tak działał system BUK. Buk. Natomiast tak powinien dzia powinna działać głowica każdego rosyjskiego Pocisku, który jest w wyposażeniu systemu. S300. oczekuję od Ciebie hipotezy, co mogło wybuchnąć tutaj i spowodować tak niewielkie w sumie zniszczenie. No akurat tutaj silnik, było dwóch ludzi. Tragedia. Silnik, drugi, silnik, silnik napę, część napędowa drugiego stopnia z resztkami paliwa. Innymi słowy, zbiornik paliwa znajduje się przy samym silniku w tylnej części rakiety. Tak. tak. Tak, to znaczy, to jest też. Nie, 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 część rakiety z, z nie, 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 z to 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 jest, to e, pocisk dwustopniowy. Drugi stopień ma również e, silnik również tam najprawdopodobniej, tam najprawdopodobniej, ta e, jakby ta trajektoria przechwycenia była nie, e, nie, 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 zasięgu, zostało pewnie sporo to i to paliwo o, po zderzeniu e, z ziemią po prostu nie, Tak mi się wydaje, Ale, to jest tylko jedna z hipotez, ale Jacku, teraz w, w, proszę Państwa, no, ja mam podstawowe pytanie. Skoro my, y, ludzie, którzy mamy bardzo mało danych, y, na podstawie tego, co wiemy, potrafimy w jakiś tam sposób zrekonstruować, co się stało, to y, o ile bardziej bogata wiedza i doświadczenie oficerów y, obrony przeciwlotniczej naszego państwa, y, którzy y, dowiedzieli się o. Zdarzeniu, moim zdaniem, mu powinno doprowadzić do podobnych hipotez już parę godzin po, 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 po zdarzeniu. To, nie, nie, no to, to tłumaczyłem, że oni to wiedzieli, tylko czekali, czy Bidenowi to się do jakichś innych celów nie przyda. Jak to... Biden się obudził, to sprawa się. To znaczy, moim zdaniem, moim Trochę, zdaniem wszyscy... jakby z tego balona uciekło powietrze, ale dopóki Biden się nie wypowiedział, było niedobrze. No potem znaczy wszyscy, oczywiście... moim zdaniem, wszyscy, moim zdaniem, czekali na głównego arbitra w tej, w tej rozgrywce, czyli Stany Zjednoczone. Natomiast w tym wypadku muszę. Powiedzieć... Ale już mieli informację od Oaksa, ale a do tego zaraz dojdziemy. Tak to, poczekaj, Wojtku, bo prezydencki minister Jakub Kumuch mówi, są materiały filmowe, które wykazują pe pewną sekwencję, Zdarzeń, nie chciałbym opowiadać o ich treści, bo widziałem je w trybie niejawnym. Dlaczego, kochane, w trybie niejawnym? Bo co, zdradzilibyśmy miejsce, z którego nagrywa się wydarzenie na Ukrainie? Nie, bo system bo system W no, wyborce, jest... przepraszam, pisze, że nasi rządzący mieli już informację od amerykańskiego awaksa. amerykański awaks. Znaczy, ja myślę, że nie zdradzę tajemnicy, bo to na logikę jest. Przekazuje informację o nadlatujących rakietach o przeciwlotniczej Ukrainy. To, to znaczy, powiedzmy, zacznijmy... Ob, ob. A lata nad Polską. Dobrze, od, od początku. Proszę Państwa, w Rzeszowie jest Centrum Integracji Informacji Bojowych. Jest, znajduje się opodal lotniska Jesionka, jest to hala widowiskowa. Tak naprawdę do... W części tej hali nie są wpuszczani inni oprócz wtajemniczonych amerykańskich żołnierzy obsługujących system. Jest to debiut systemu integracji i przekazywania i analizy wszystkiego, co można zarejestrować za pomocą. Obserwacji satelitarnej, zarówno w kanałach optycznych, jak i w kanałach elektromagnetycznych, czyli radarowych z kosmosu, zarówno za pomocą nasłuchu radiowego, sigint czyli nasłuchu wszystkiego, co jest wysyłane ze strony rosyjskiej w postaci jakichkolwiek sygnałów elektromagnetycznych. I teraz do, do, do rzeczy. Otóż każdy. Atak rakietowy Rosji na cele na Ukrainie jest starannie monitorowany dlatego że i starannie analizowany. My takich narzędzi nie mamy. Ma je Sojusz Atlantycki w postaci kilku wspólnych samolotów, które są zarejestrowane, są zarejestrowane w Luksemburgu, a stacjonują przy gran... w Holandii i w Niemczech na granicy. I to są wspólne samoloty natowskie które są samolotami wczesnego ostrzegania, takie z grzybami na górze. Na górze. Na górze. dokładnie. To, to są Boeingi 707 stare, tak? To tak, są to są samoloty oparte na platformach starych Boeingów 707. Dzisiaj mówi się o ich wymianie na coś nowszego. Natomiast każdy z tych ataków rosyjskich jest starannie obserwowany, dlatego że... Yy, każda trajektoria lotu rakiety świadczy o zdolnościach i możliwościach rosyjskiego systemu. I to jest bardzo do, dokładnie analizowane. Każdy atak jest podsumowywany i kończy się pewnymi wnioskami. Co, o, co oni potrafią, czego nie potrafią, co było dobrego, co było złego, i yy, każdy, ka te, sa te same działania. Te same działania z systemów natowskich, czyli patrole, sposób porozumiewania się pilotów, sposób łączenia się, sposób naprowadzania pilotów, jest również analizowany przez Rosjan, zarówno z obwodu Kaliningradzkiego, jak i z Białorusi. Nie miejmy żadnych złudzeń, że obie strony się starannie obserwują, i, i każdy atak, taki właśnie jak ten, którym mieliśmy do czynienia, saturowany atak, Zmasowany inaczej, jest obiektem A bardzo, bardzo wnikliwej analizy i bardzo wnikliwej obserwacji. Dlaczego o tym mówię? Że ty wymieniłeś Auxa, natomiast awaks jest jednym z o, jest tak. jednym z jakby narzędzi. Narzędzi obserwacji Zatem tego, co się dzieje w sytuacji powiedz. Zaistniał w komunikacji rządu do obywateli polskich i reszty świata. Tam są również samoloty, które śledzą, śledzą komunikację. No i sprawa satelitów, które Rosjanie nie dalej niż miesiąc temu grozili, że będą strącali. Zdając sobie dlatego, sprawę, jak zda 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 Rosjanie zdają sobie sprawę, że tak naprawdę ponad 50% jakby siły. Obrony ukraińskiej tworzy informacja. Informacja precyzyjna, dokładna i na czas, i ta informacja, do, do niedawno dowiedzieliśmy się, jak się ten system nazywa, jest to o, jego debiut operacyjny. Mianowicie działa to w ten sposób, że gromadzone są w informacje przekazywane do najprawdopodobniej jednego z superkomputerów. Kraj, tam jest to wszystko analizowane i z tego wychodzi zaktualizowana co parę sekund sytuacja bojowa nad Ukrainą yy, zarówno na Ziemi, jak i w powietrzu, i ta sytuacja w miarę możliwości jest przekazywana w postaci skondensowanej i w odpowiedniej do o, odpowiedniego e, rejonu obrońcom. To ty mi powiedz, dlaczego prezydencki minister and company oglądają to w trybie niejawnym, a my nie możemy tego obejrzeć. Ja to rozumiem, dlatego, że ten tryb niejawny wynika z tego, iż nie tylko my byśmy oglądali to. Dobrze, Rosjanie wiedzą, że my wiemy więc tak, ale, co ukrywamy a, tak. jeszcze. Sposób rejestracji. Sposób rejestracji i spos możliwości rejestracji. E, chciałbym zwrócić uwagę, że zdjęcia satelitarne, które czasami... Po... Ostatnie takie zdjęcia satelitarne przekazane przez CIA e, opinii publicznej widzieliśmy, e, kiedy do, doszło do, w lutym e, do koncentracji wojsk rosyjskich przed atakiem na Ukrainę. I te zdjęcia były e, wyciekły no, do prasy amerykańskiej, żeby pokazać, żeby ostrzec i zastosowano formę ostrzeżenia. I z, Państwu, że te zdjęcia były czterokrotnie co najmniej przepracowane po to, żeby przeciwnikowi nie pokazać, Ukazać, co my możemy dostrzec. Tu dochodzimy do takiej samej, do takiej samej konkluzji. Otóż my możemy, ale Rosjanie doskonale wiedzą, że to jest wszystko monitorowane, ale jak jest monitorowane? Z jaką dokładnością? W jakim trybie? Nie mają te, pewności. Nie mają tej pewności i niech, my, i niech nie mają. Niech nie, nie mają. Czyli dobra, skończmy z tym w takim razie. To słusznie jest, że rządzący widzą, a my nie. To znaczy, inaczej, ja bym to zrobił w ten sposób, żeby ten, żebym ten film przepracował ze 3-4 razy, pokazując go w, we fragmentach, i wtedy wszyscy by byli spokojni. Natomiast ci, którzy z wielką ochotą dobraliby się do rozpracowywania tego filmu, nie mogliby przekroczyć pewnych granic. O, i to jest sugestia dla rządu, naprawdę istotna, ponieważ no, to są rzeczy, które dotyczą każdego z nas i całego Sojuszu Atlantyckiego, i całego świata, w związku z tym warto by było tę opinię publiczną w jakiś sposób y, zaspokoić i ja, ja ciekawość, która jest w pełni uzasadniona. Ja wracam do do, do twojego wspaniałego, do twojej wspaniałej konkluzji. Mianowicie, proszę państwa, przypomnijmy sobie, no, ja to pamiętam, jeszcze byłem wtedy małym dzieckiem, kryzys rakietowy na Kubie. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo tajne zdjęcia rosyjskich Rosyjskich rozpakowywanych właśnie pocisków R5 i R6 na, na Kubie były pokazane, były udostępnione prasy, prasie amerykańskiej zniekształceniu. Które to zniekształcenie nie pozwalało wysnuć wniosków, z jakiej wysokości, z jaką rozdzielczością, ale te zdjęcia zostały pokazane opinii publicznej Stanów Zjednoczonych, po to, żeby administracja Kennedy'ego uzyskała wsparcie polityczne. U nas nie mieliśmy do czynienia z czymś takim. Mało tego, rozeszły się pogłoski, że rząd, że rząd zbliża się ku wypowiedzeniu wojny Rosji. W pewnym momencie. I tu jest właśnie moje kolejne pytanie. Wracam o właśnie do tego artykułu, do tego materiału z Polsatu. Dwie rosyjskie rakiety spadły. Pojawiło się mnóstwo informacji fałszywych. Kto rozpowszechnia, komu zależy na tym, żeby podsycać napięcie światowe, kto rozpowszechnia fake newsy w sytuacji yy, tak delikatnej jak ta. Oczywiście kto oczywiście, i dlaczego? Odpowiedz. Oczywiście po stronie rosyjskiej pracuje, pracują co najmniej trzy lub cztery brygady wojny psychologicznej lub też wojny. W cyberprzestrzeni i y, y, każda tego typu sytuacja jest natychmiast wychwytywana i, na, na, i wykorzystywana, dlatego że y, każdy zamęd polityczny, p, społeczny y, za, y, związany z osłabieniem naszej zdolności decyzyjnej zdolności do prawidłowego, pra, prawidłowej oceny sytuacji jest błyskawicznie wykorzystywany. Proszę Państwa, żyjemy w świecie, kiedy informacja żyje 5-10 sekund, potem jest systematycznie obrabiana i, i wykorzystywana przez jedną czy przez drugą stronę. Mało tego przecież, do, do, no, ja, pamię, ja pamiętam taką, taką oto wrzuconą w, w cyberprzestrzeń informację, że to przecież Ukraińcom zależy na tym, żeby umiędzynarodowić ten konflikt. W związku z czym, w związku z czym trzeba było to wrzucić w taki oto sposób, że to jest być może jakaś, jak, jakaś próba no przez tak, Ukrainę. jeszcze krążyła wersja, że z okolic września z terytorium Ukrainy zostały wystrzelone dwie rakiety w kierunku Polski. Więc to też krążyło przez ładnych parę godzin. A, z powodu tego, że Biden. A spał. kilka następnych leci w powietrzu. Tak, tak, tak. To jest przykład tego, co Czego moglibyśmy się spodziewać w momencie, kiedyby nasz konflikt nabrał jeszcze, że tak powiem, oby tak się nie stało, jeszcze większej temperatury? Teraz tak, nawet poważne pisma, poważne media odnotowały, że o, przewodów ma jedną ze współrzędnych, identyczną z fabryką broni w Kijowie, z czego wynika, że to mogła być jednak rosyjska rakieta, której ktoś wprowadzi złe współrzędne. To jest, to jest taka, znaczy ja rozmawiałem, powiem tak, szczerze i otwarcie, rozmawiałem również z moimi ukraińskimi przyjaciółmi. Ich potoczne opinie na temat tego, co Rosjanie mogą i jak, jak to Rosjanie rozgrywają, jest takie, że usłyszałem to z ukraińskich, bardzo przyjaznych nam ust, że słuchaj, ale przecież oni tam czasami mogą doprowadzić do programowania celów, będąc pod wpływem alkoholu, mówiąc delikatnie. Czyli opinia Ukraińców na temat porządku czy też dyscypliny w formacjach rakietowych. Rosji jest różna. Natomiast, proszę Państwa, no, to jest sprawa zbyt poważna, żeby można sobie było zaryzykować, atak rakietowy na terytorium Polski, bo to by oznaczało poważne komplikacje międzynarodowe łącznie z, z sytuacją przedprogową. Więc wszelkie tego typu informacje rozpowszechniane w internecie traktuję jako przejaw wojny psychologicznej i propagandowej. To może zaapelujmy Natomiast... do mediów, żeby się zachowywały odpowiedzialnie i nie chłapały dziobem, ale bo, to, my, ale bo to jest z, na ja, korzyść. Kogoś, Ale, kto zagraża naszemu życiu i bytowi. Wrogiazku ja powiem tutaj, przyłączam się tutaj no, do, do tego, co premier powiedział, że media się zachowały generalnie rzecz biorąc odpowiedzialni, i rozpowszechniały wiadomości o tym, że mamy do czynienia z nadlatującymi rakietami rosyjskimi w naszym kierunku, bo wtedy to by spowodowało panikę. Natomiast y, y, ja tutaj powiem jedną rzecz. Antydotum na to wszystko jest jedno i jednoznaczne precyzyjna. I szybka informacja ze strony oficjalnej, czyli ze strony rządu. Problem polega na tym, że w Polsce rząd nie ma wiarygodności. Wiarygodność polskiego rządu jest zero. Dlatego ja, mimo że były przekonujące wersje i ja je słyszałem, no, podchodzę z podejrzeniem do każdego komunikatu, który wygłasza ktoś taki jak premier Morawiecki, który nie potrafi powiedzieć innego zdania bez kłamstwa. Ja w, powiem tak. Odpowiedź na, na Twoją sugestię jest taka. Ja apelowałem mniej więcej latem tego roku do tych ludzi, których znam i którym, o których wiem, że mogą przekazać wyżej te informacje, że sytuacja, którą mieliśmy do czynienia przed sparomadniami, dniami, jest łatwa, była łatwa do przewidzenia w czerwcu, w maju tego roku, i proponowałem zbudowanie systemu, a, pewnej procedury. Procedura A. Mamy do czynienia z przypadkowym trafieniem rosyjskiej rakiety. Więc działamy tak, 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 tak. Łącznie z, z komunikacją z sojusznikami, z NATO, z Amerykanami, z, z oddziałami, które stacjonują na terenie. Nad... Procedura B. Mamy do czynienia z przelotem ukraińskiej rakiety i, 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 i nie przewidziałem, że dojdzie do tragedii. Procedura C. Łącznie dwa te wypadki i tak dalej. To powinno być, powinno być już przygotowane w zalakowanych kopertach, na, na, na okoliczność taką, śmaką. i Po to rząd ma swoje narzędzia analityczne. To, co analityczne. mówisz, jest bardzo antyrządowe. Od dziewięciu miesięcy trwa wojna i nawet przedszkolak mógłby przewidzieć, że coś takiego wcześniej czy później nastąpi. Nad... Tymczasem spada Ale rakieta. na to Nasza jest procedura. Nasza obrona przeciwlotnicza w ogóle nic, coś spada, przecież nikt nawet nie próbował zareagować. To znaczy tak. Czy my da. mamy w takim razie środki polityczne, militarne do tego, żeby kiedy następna rakieta będzie leciała na terytorium Polski, żeby zareagować odpowiednio i nie dopuścić, żeby spadła i zabiła kolejnych obywateli Polski? Powiem sarkastycznie. No, mamy w tej chwili do czynienia z pewnym doświadczeniem zebranym podczas tego kryzysu, który niestety, moim zdaniem, rozgrywany był w sposób, w sposób no, jak to zwykle w Polsce jak się coś pali, to działamy. I powinny być wypracowane, wszystko jest sprawą procedur. Ja po, niestety wrócę z uporem maniackim, wrócę do tego, co się stało w Smoleńsku. Po Smoleńsku środowisko lotnicze apelowało do każdej ówczesnej władzy, żeby stworzono system procedur, od których nie ma odstępstwa, dlatego że Procedury są to, tym, co uratowało pokój na świecie wielokrotnie. I działanie według procedur e, powinno być też naszą domeną. Niestety nie jest. Naszą domeną jest improwizacja. I w tym wypadku też mieliśmy do czynienia z improwizacją. E, to jest skandal, nie? Skandal polityczny. No, moim zdaniem jest to pewnego rodzaju skandal, bo. Z, nie znaleźliśmy się na progu wybuchu III wojny światowej, ale na progu samorozwijającego się kryzysu, który może mógł przynieść. Nieprawdopodobne skutki. Chciałbym nieprzewidywalne u... reakcje każdej z możliwych stron. Dokładnie tak. Chciałbym, u... Chciałbym Państwu też uzmysłowić to, co, o czym dyskutowaliśmy przed programem z, z Jackiem, że doszło do bezpośredniego spotkania szefa CIA z szefem Federalnej Służby Wywiadu Rosji i dyskutowali. O... W Ankarze doszło tak, do tak, tego tak. spotkania, dyskutowali o właśnie takich nieprzewidzianych zda... na tak. zdarzeniach. Zdarzeniach, które mogłyby doprowadzić do bardzo trudnych do przewidzenia konsekwencji o skali globalnej, między innymi użycie broni nuklearnej. I to, co powinno nas bronić, to spróbować przewidzieć, jak należy się zachować, minimalizując ryzyko. Minimalizując ryzyko, niestety. Ta minimalizacja ryzyka w tym przypadku była no, problematyczna, tak bym powiedział. Odpowiadając precyzyjnie na Twoje pytania, mamy pokrycie radiolokacyjne, to znaczy mamy radary, które sięgają w głąb terytorium e, Ukrainy i e, pytanie na pewno została ta sytuacja również e, zarejestrowana przez nas stację radiolokacyjną na, natomiast jeśli chodzi o e, tutaj mamy, e, 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 mamy tutaj detektory ale efektorów tam nie mamy czyli sposobów przeciwdziałania dlatego że nasza obrona e, nasza obrona przeciwlotnicza przeciwrakietowa no, no to straszne co mówi. znaczy się Widzimy i nie możemy nic zrobić, no nie, żeby nie dopuścić. No nie do tego. możemy, bo dopiero, dopiero się wyposażamy w środki, które by mogły. Ale zapobiec. wojna trwa od 9 miesięcy za granicą. Tak jest, i e, trzeba było przewidzieć sytuację, że coś może przeniknąć przez naszą granicę i zagrozić na przykład zamościowi Lublinowi, a nie małej, e, małej małemu elewatorowi. I trzeba było przewidzieć to, próbując poprosić po prostu sojuszników, na przykład Niemców, o rozstawienie systemu IRIS, który by strzegł. Tamtej e, części polskiej granicy, na wypadek tego, żeby za, zabłąkany na przykład pocisk samostatki, jak widzimy tu na, na zdjęciu, znalazł się w naszej przestrzeni powietrznej. W, wtedy konsekwencje mogłyby być dużo gorsze, bo międzynarodowe, łącznie z sytuacją podprogową wojenną. Ja, my, je, Niemcy przekazali system IRIS, e, rakiet IRIS, e, e, które zadebiutowały już bojowo. Ukraińcom. Ja uważam, że nie, ponieważ mamy w zamówieniu nasze systemy przeciwlotnicze następnej generacji, nie należałoby poprosić na przykład Niemców, którzy są naszymi sojusznikami, o rozstawienie, czy też Brytyjczyków z systemem CAMS, o rozstawienie baterii właśnie przeciwlotniczych. No, ale do tego, chyba, trzeba uruchomić artykuł czwarty co najmniej? Nie. Wystarczą moim zdaniem konsultacje. Bilateralne, tak? międzyrządowe. Tak. Okay. Tak, ponieważ Brytyjczycy, Brytyjczycy są na naszym terenie i mają takie systemy, tylko one bronią zupełnie innych miejsc. Poza tym y, trzeba sobie zdać z tego sprawę, że y, coś się dzieje wokół naszych południowo-wschodnich granic. Trzeba było latem tego roku w taki oto sposób przemieścić nasze zdolności operacyjne, żeby zapobiec takiej sytuacji. Y, ponieważ. Y, Uważam, że system obronny Polski nie, nie jest monolitem, który nie mo, którego nie można ruszyć. Właśnie doszło do sytuacji, która powinna uświadomić Ministerstwo Obrony i rządzącym, że właśnie tam trzeba a, przemieścić nasze, nasze no, ale zdolności. Z, opóź, lub też, z opóźnieniem, lub, karygodnym, też, karygodnym. A lub też zdolności naszych sojuszników, skoro takich nie, nie posiadamy. Po to jesteśmy w Sojuszu Atlantyckim. No właśnie, Gdy właśnie. i kiedy Turcy zwracam uwagę, że kiedy Turcy poczuli się zagrożeni rozwojem sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej i wokół swoich granic, Poprosili o przemieszczenie baterii pocisków Patriot z Holandii, i, z, i takie pociski zostały tam ustawione. I Wojtku, czy następna rakieta, która będzie leciała w kierunku Polski, zostanie zestrzelona, czy dalej nie? To jest w tej chwili bardzo duży znak zapytania, dlatego że zostanie na pewno zidentyfikowana. A teraz, bo tu są też. Do, do, z, zetknąłem się z takim oto. Spostrzeżeniem, z, z że zaspali Amerykanie, ponieważ mają wokół Rzeszowa, Rzeszowa rozstawione baterie swoich patriotów. Otóż Amerykanie broją swojego najważniejszego asetu, czyli systemu, który dokładnie nie wiemy, jak działa, ale to jest właśnie ten system, którego sposób. E, sposób e, akcji omówiłem, ponieważ on zbiera, on zbiera dane i przekazuje je Ukraińcom. I tego bronią i, z, i, i tego zgrupowania wokół Rzeszowa bronią Amerykanie. Zasięg, e, zasięg patriotów e, broniących Rzeszowa e, nie wystarczyłby, żeby, e, żeby zestrzelić coś takiego, tym bardziej, że sytuacja była nagła. I czy, znaczy, inaczej, jeśli chcemy bronić całej naszej granicy przed tego typu przypadkowymi e, z, e, historiami, mamy do dyspozycji parę, parę narzędzi. Jednym z narzędzi jest, dopóki nie będziemy mieli własnych e, baterii e, Kamsów, czy e, Narwi, czy, 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 czy e, Pilicy, e, czyli tego, tego, co stanowi ten na, na, najniższy... S, e, dopiero prognozowany i planowany nasz system obrony naszej przestrzeni powietrznej to poprosić sojuszników o pomoc. To jest bardzo proste, ponieważ ci sojusznicy są już na naszym terenie i bronią swoich obiektów, ale mogą, mogliby zagwarantować ewentualnie obronę naszej południowo-wschodniej granicy. To się dzieje, natomiast to, co pan minister obrony mówił, że o, sfotografował się na, na tle pierwszych instalacji e, polskich patriotów, które będą stacjonowały, proszę państwa, w Skierniewicach, i będą broniły aglomeracji warszawskiej. To jest jedna na razie bateria. One, ona uzyska gotowość bojową za jakiś czas. Nie, z, kiedy uzyska, to też jest utajnione. Mało tego, to jest efekt. To, z czym mamy do czynienia dzisiaj, mamy, jest efektem tego, że rząd nie rozmawia, z ekspertami, rząd nie rozmawia z opinią publiczną i rząd nie rozmawia w te, na takich forach jak Komisja Obrony Parlamentu. Ponieważ yy, wszystkim nam komunikowana jest decyzja: kupujemy to, kupujemy tamto, kupujemy o wam to. Nie na zasadzie rozważamy i poprosimy o yy, opinię, tak jak to się dzieje w Państwach Demokratycznych, a nie kupujemy. Lub też podjęliśmy decyzję, z nikim nie konsultowano. Oprócz tego, e, zadałeś konkretne pytanie, więc ja na nie odpowiadam. Z, e, jednostka, nie będę wymieniał, która w Skierniewicach będzie odpowiadała za częściową obronę aglomeracji warszawskiej. Częściową o, obronę. Uzyska gotowość bojową za jakiś czas. Natomiast to, co dopiero kupimy lub też zorganizujemy, wymagać będzie jeszcze oprócz nakładów na zakup, będzie wy wymagało przeszkolenia ludzi. To będzie trwało i będzie wymagało pieniędzy. Problem jest jeden z dzisiejszym, z dzisiejszym rozwojem sił zbrojnych, które na papierze i politycznie prognozowane jest do nie wiem, 300, powyżej 300, nie wiem, do jakichś gigantycznych, e, gigantycznych e, rozmiarów. Natomiast problem jest zdecydowanie podstawowy. Tym problemem jest człowiek, ludzie. Nie ma już ludzi do wzięcia do, do wojska. Ludzie, e, tajemnicą poliszynela jest, że część Doświadczonych wojskowych chce odejść z wojska, ponieważ rynek cywilny jest na tyle atrakcyjny, że ich przyciąga. To jest jedna rzecz. Do tych do bardzo zaawansowanych, bardzo drogich systemów uzbrojenia, mam nadzieję, że skuteczny, potrzebna będzie dobra, dobrze wyszkolona kadra. Ta kadra będzie potrzebna nie tylko do obsługi tego, ale i do serwisowania. Skąd tych ludzi mamy wziąć? Ktoś o tym pomyślał, ale to wymaga debaty, to wymaga dyskusji. Ja nie mogę tutaj podać pewnych utajnionych e, liczb, ale e, sytuacja w, w lotnictwie za chwilę będzie dramatyczna, dlatego że część pilotów e, F-16 przejdzie do, e, do szkolenia na, na F-35. -y I pytam się, skąd znajdziemy? System szkolenia młodych e, lotników jest e, no. Bardzo problematyczny w tej chwili. System szkolenia kadry, która będzie obsługiwała te samoloty, jest bardzo problematyczny. Skąd wziąć ogromną liczbę bardzo zaawansowanych specjalistów, którzy będą to serwisowali, a skąd wziąć drugą linię, która będzie to naprawiała? Problem polega na ludziach. Można sobie prognozować w umysłach, w fantazji, armię nawet półmilionową, tylko Pytanie, skąd tych ludzi wziąć? Z tym problemem właśnie styka się Rosja i ma do czynienia z potwornym kryzysem, ponieważ to, co opublikowałem w, z, w jednej z moich analiz, Rosjanie mają już w tej chwili problemy z serwisowaniem uszkodzonego sprzętu na drugiej i trzeciej linii. Ściągają z emerytury fachowców z Uralu, le, 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 którzy poszli na emeryturę, a produkowali to uzbrojenie, ponieważ nie ma komu serwisować. W Polsce właśnie stykamy się z tym problemem. Nie, ma, nie będzie komu serwisować takiej liczby czołgów, rakiet, a zwłaszcza samolotów bojowych. Wojtku, wróćmy do <coughs> przewodowa. Dlaczego Załoński tak długo brnął w wersję rakiety rosyjskiej? Innymi słowy, dlaczego wojsko ukraińskie opomało prezydenta swojego? To jest bardzo dobre pytanie. Ja nie potrafię na nie odpowiedzieć, ale chciałbym zwrócić uwagę, że oczywiście w sercach każdy z nas sprzyja Ukraińcom i jest ich sojusznikiem, natomiast zdajemy sobie sprawę, że każda tego ty typu, typu sytuacja może być, wykorzysta może być wykorzystana politycznie. Ukraińcom niewątpliwie zależy na umiędzynarodowieniu tego konfliktu, maksymalnym umiędzynarodowieniu tego konfliktu. Być może, że ktoś tak podpowiedział prezydentowi, ufając, że w ten sposób może dojść do większego umiędzynarodowienia tego konfliktu. Może obawiali się też no, odpowiedzialności. No. Tak, natomiast rozmawiałem z paroma moimi przyjaciółmi w Waszyngtonie. Na szczęście ktoś inny sterował tutaj rozwojem wydarzeń. Najprawdopodobniej również doszło do konsultacji na linii Waszyngton-Kijów. I te konsultacje przyniosły jakby zmianę tonu o deklaracji Kijowa, bo brnięcie w tę sytuację nie miało sensu. Ponieważ dowody są, jeśli dla nas są aż, aż na to oczywiste, to dla wszystkich również. Natomiast, e, wracając do jeszcze do tej sytuacji, na, najprawdopodobniej przedstawiono również Zaleńskiemu zapisy e, detekcji e, tej części ataku, która dotyczyła tego ter terenu, e, dokonane przez Amerykanów. I e, wszystko jest absolutnie jasne. Czy siły zbrojne okłada, okłamały, to jest dobre pytanie, czy siły zbrojne okłamały prezydenta Ukrainy? Tego nie wiem. Natomiast być może, że w. Umysła w części doradców prezydenta. Prezydent jest aktorem, nie jest specjalistą do spraw obronnych. On polega na, na danych, które mu są dostarczane i z tych danych wyciąga wnioski. Ale prezydent również polega na doradcach politycznych. Być może w, w ich głowach powstała myśl, że należy wykorzystać tę sytuację dla maksymalnego. Bardzo, jestem bardzo delikatny i mam nadzieję, że wszyscy to zrozumieją. Nie chcę bronić dalej. Dla maksymalnego umiędzynarodowienia te, tego incydentu. No, sądząc z, z Ale są emocjonalnego tomu, tonu wypowiedzi Załńskiego. Raczej ta pierwsza hipoteza, że dostał fałszywe informacje, jest bardziej prawdopodobna od bezpośrednich wykonawców tego. Dobrze, to. Y Żadna. tutaj jeszcze uwaga. Drodzy Państwo, mamy do czynienia z wojskowymi i z politykami. Polityka, na, polityk jest tym, który odpowiada za to wszystko. Natomiast żaden. Typowy wojskowy, no, uwierzcie mi Państwo, nie przyzna się do błędu, lub też nie chce się przyznać do błędu. Zresztą, tak jak powiedziałem, w ocenie, w ocenie dowództwa. Obrony przeciwlotniczej tego sektora, a no, bo to był Wołyn, tego sektora Wołynia, nie, nie popełniono błędów, bo nie popełniono błędów. Spocisk został najprawdopodobniej samo, uległ samolikwidacji na terenie ukraińskim. Nikt nie mógł przewidzieć, że pokona jeszcze dodatkowe 7 czy 4 czy, czy, czy ile tam kilometrów. Na no 8 wyliczałem dość dokładnie. Dokładnie. Dobrze, to teraz proszę Państwa, przedstawiam Państwu jednego z protagonistów całej tej afery. To jest y, rosyjski pocisk, który może być szalenie niebezpieczny. Nazywa się CH-01 i to ha, jest pocisk HH, y, tak, tak. No, no CH w sensie H. E, I e, e, on właśnie zmierzał ku elektrowni na wschód od Lwowa, na północny wschód od Lwowa, i nie dotarł do niej, bo nie został zestrzelony. Tylko, że ten pocisk manewrujący, Amerykanie by powiedzieli o cruise, czyli, 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 czyli podróż manewrujący, i tak dalej. Proszę Państwa, został wystrzelony z nadmorza Kaspijskiego. Dlaczego z Morza Kaspijskiego? No bardzo proste, dlatego Czart. że tam operują okręty rosyjskie, które e, mogą je odpalać. E, y, nat, e, natomiast e, to, e, z, jeśli z nadmorza kaspijskiego, to, e, to byłyby kalibry. E, natomiast jeśli chodzi o... Czart, dlaczego kalibry byłyby, gdyby były odpalone ze statków, a te raczej e, z znaczy, trzech typów samolotów, które są To w znaczy e, wszystko dzieje się w ten sposób. Rosja ma, Rosja ma m, taką bazę, w obwodzie rostowskim nazywa się Engels, i stamtąd startują bombowce Tu-95 i Tu-160, które przenoszą takie pociski. Dla mnie jest to uruchamia, pewną, dla mnie uruchamia pewną, pewien rodzaj analizy, z którą, którą to Państwu staram, postaram się w trzech zdaniach przedstawić. Do niedawna, do, do chwili, kiedy Surowiki nie, Siergiej Surowikin nie został dowódcą, jest to człowiek bezwzględny, absolutnie zdecydowany na wszystko, który potrafi... w Syrii. Rzeźnik z Rzeźnika. Nowosibirska. Tak, to, była, to jest tytuł mojej opowieści o nim. Otóż najprawdopodobniej inaczej. Do tej pory na podstawie przecieków ze źródeł, Wywiadowczych NATO, amerykańskich, mieliśmy prawo przypuszczać, że kończą się zapasy pocisków precyzyjnych, bo to jest pocisk precyzyjny, trafiający w zaprogramowany punkt. I tutaj jest uwaga taka, proszę zwrócić uwagę, zarówno i ani Ukraińcy, ani Rosjanie nie wyłączyli, nie wyłączyli systemów pozycjonowania. I dzięki pracującym odbiornikom, systemu satelitarnego, satelitarnego systemu e, pozycjonowania e, i można naprowadzić ten pocisk bardzo dokładnie na cel. To Nie jest, tylko można... w stały cel, ale również w ruchomy cel, czy innymi w pojazd. Może. Oczywiście, natomiast wymaga to zaprogramowania i zaprogramowania za pomocą nawigacji satelitarnej. Istnieją już sposoby wyłączania częściowego o, lub też zakłócania pomiaru, E, takich sygnałów z satelitów. Obie strony tego nie wykorzystały. A następna historia jest taka: e, jeśli e, mamy do czynienia z e, atakami z samolotów, które startowały z tej strategicznej bazy Engels, to znaczy, że użyto zasobu, e, zasobu pocisków z, z, z rezerwuaru strategicznego, trzymanych na gotowość do ataku, do ataku na Stany Zjednoczone czy inne państwa. Czyli naruszono, być może naruszono ten rezerwuar strategiczny zasobów pocisków. I, przy czym to nie są pociski e, z głowicami nuklearnymi, tylko e, konwencjonalne. Bo istnieje też wersja 102, Oczywiście, która ma, ale, ale, jako ale, się rzekło, głowicę z 20 ale kilotonami istnieje, ale, ale, ale jest magazynowana tak. w kilku magazynach takiej amunicji. To jest amunicja, e, to jest amunicja specjalna. Natomiast e, jeśli tak, to użyto zasobów, jakichś rezerw strategicznych i tutaj mamy, dochodzimy do surowikina. Otóż jest to człowiek. Który przekona, przekonał Putina, tak się przynajmniej twierdzi, o tym, że należy się wycofać na, 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 na drugi brzeg i nie bronić się do, kurczowo. Jest to człowiek, który najprawdopodobniej również przekonał Putina do tego, że e, należy, u, z, należy uszczuplić tych e, trzymanych przez, po, 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 prze, przez poprzedników Sorowikina w jakby w rezerwie żelaznej, po pocisków, tak, w żelaznej rezerwie tak. pocisków, bo najprawdopodobniej mówi się o tym, że powiedział tak prezydencie: Jeśli nam źle idzie, jeśli przegramy, to i tak ta rezerwa strategiczna będzie nam na nic potrzebna, więc proponuję ją naruszyć. Stąd Nagle mamy do czynienia z wysypem e, tego typu rzeczy, które były po prostu e, starannie magazynowane i trzymane na czarną godzinę. E, ta czarna godzina wtedy, teraz nadeszła, i Surowikin no, opracował e, jakby użycie tego, w, jakby quasi. Celu strategicznym, czyli obezwładnienia systemu energetycznego Ukrainy. Jest to człowiek, który dostał za akcję w Syrii, proszę Państwa, tytuł Bohatera Rosji i meldował osobiście prezydentowi, że mimo wielkich chęci i planu zabicia 35 tysięcy ludzi, zabito 32 tysiące ludzi w Syrii. Natomiast Ironią losu jest to, że ten człowiek siedział w areszcie dwukrotnie i e, Surowikin dowodził, e, był wtedy w stopniu kapitana, dowodził żołnierzami, którzy zabili podczas puczu Jana Jewa, broniąc bro, bronią puczystów w Moskwie trzech e, Trzech demonstrantów, którzy zagrodzili jego żołnierzom drogę do, do budynku rządowego, do którego zmierzali. I e, e, ci trzej protestanci byli pierwszymi bohaterami Rosji. Ta, pro, przepraszam, protestujący. Byli pierwszymi bohaterami Rosji. I takie samo odznaczenie, czy tak wyróżnienie, otrzymał dzisiaj Surowikin, który wtedy był aresztowany. I jego Oświ ówczesne oświadczenie o tym, że e, protestujący byli pijani i działali na zlecenie zachodnich mocodawców, wystarczyło, że został bez sądu zwolniony. Po raz drugi był aresztowany tymczasowo za podejrzenie o handel bronią. Nielegalny. Natomiast jest to człowiek bezwzględny z Nowosibirska, który wyróżnia się absolutnie jest e, postać przypominająca Żukowa i innych rzeźników z okresu II wojny światowej. Być może przekonał Putina też do innych działań, których, które, których nie, nie uznawali Właśnie, za, za właściwe. Powiedz, dlaczego oni uznali za cel strategiczny zniszczenie sieci energetycznej Ukrainy? Jaką im to korzyść daje, poza tym, że Straszliwie wymęczą 38 milionów Ukraińców. No, 10 milionów do tej pory ma, jest odciętych od jest, energii elektrycznej, ba... od ciepła, od, od tak. wody bieżącej. To tak jest tak. bardzo proste odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Do tej pory mieliśmy do czynienia, proszę Państwa, z optymizmem w komunikatach ukraińskich. Zwróćmy uwagę, że po raz pierwszy mamy do czynienia z określeniem kryzysowa, lub krytyczne, też krytyczna. No to bo, bo i Surowiki to, tę samą metodę zastosował w Syrii, co w, na obszarach wyzwolonych w cudzysłowie spod reżimu a, Damaszku, też życie toczyło się w miarę w sposób normalny, dopóki nie, surowiki nie, nie zniszczył tej samej infrastruktury krytycznej, która pozwala na zasilanie, na, na obieg ciepłej wody, czyli inaczej, na życie w miarę cywilizowanych warunkach. To samo w tej chwili stosuje e, na Ukrainie. Dobrze, to znaczy... ale jaką to korzyść im przynosi? No, determinację Ukraińców chcą zniszczyć? Tak? E, oczywiście e, z, zniszczyć ducha bojowego Ukraińców. To jest po pierwsze. Doprowadzić... Również... I czy to jest słuszny cel? Jest... Ja uważam, że w tej chwili to, co… U, to niestety, ja napisałem… Że to się okaże skuteczne, że Ukraińcy… To się powoli okazuje skuteczne. Mało, mało tego… Mogę się liczyć z tym, że będziemy mieli, nie wiem, może w styczniu, może w grudniu, kolejne rzesze uchodźców na naszej granicy, którzy będą pozbawieni możliwości życia w normalnych warunkach, w bardzo ciężkich, zimowych temperaturach. To znaczy. Jak się no, niemowlęcie nie da umyć w zamrożonej wodzie, no to. To jest, jest mi... po pierwsze. Tak, jak tak, się tak. nie da go nakarmić, jak się nie, nie ma czym wyżywić, bo nie ma dostaw. Po, na, następnym moim zdaniem, niestety muszę to powiedzieć, elementem będzie pozbawienie możliwości y, zasilania paliwa w paliwa. Ukraińców i to będzie pewnie kolejny cel. Natomiast, jeśli mógłbym przewidzieć czarny scenariusz, to powiem tak, że ja to też od paru lat staram się naszym rządzącym uświadomić. Mieliśmy do czynienia z atakiem pociskami manewrującymi. Te pociski manewrujące były najczarniejszym scenariuszem lat 70. i 80. Dzisiaj są rzeczywistością. Dzisiaj mieliśmy do, do czynienia, dzisiaj mamy do czynienia z rzeczywistością, która była. Fantazją jeszcze do, do niedawna, mianowicie z atakiem rojów bezzałogowców. To są obiekty, które kosztują bardzo niewiele, a które użyte w masie 80. Ostatnio mieliśmy do czynienia z atakiem 86 bezzałogowców, które zostały skierowane do zrywania linii przesyłowych. Ukraińcy strącili 60, ale 26 trafiło. Każdy przenosił 40 kg materiału wybuchowego. To absolutnie wystarczy. Jeśli prawdą jest to, że Rosja zamie, zamienia 130 SM, ich myśliwce, w wymianie barterowej z Iranem na tysiące bezzałogowców, bardzo tanich, ale jeśli wypuszczą do akcji, do niedawno, niedawno wypuścili 86, teraz mogą wypuścić 300. Z 300, 300 bez załogowców, jeśli nawet się uda strącić 200, to 100 trafi tak, że Ukraina może się zamienić w obszar bez podstawowych, jakby podstawowej infrastruktury cywilizacyjnej. To niestety będzie skuteczne. I do czego to zmierza? Do tego to zmierza, żeby uświadomić Ukraińcom, że muszą, muszą siąść do stołu rozmów na warunkach rosyjskich. Dużo Rosja ma takich rakiet? To jest to pytanie, które gdybym wiedział na, na, na dzisiaj, jeśli bym Państwu i Tobie odpowiedział na to pytanie, to bym siedział w Langley, a nie tutaj. Podejrzewam, że w Langley również mają wątpliwości, dlatego że tutaj są trzy czynniki. Ile było w zasobach, ile, ile, ile było w zasobach strategicznych, jak bardzo uszczuplono, o czym mówiłem, zasoby strategiczne i jakie są zdolności produkcyjne. Tutaj jest bardzo wiele No niewiadomy. właśnie, wczoraj wyborcza na pierwszej stronie napisała, rakiet prędko Putinowi nie zabraknie. Rosyjska zbrojniówka pracuje w trybie 7x24, 24 na 7 sowicie płaci robotnikom za nadgodziny, wywołane sankcjami braki w zaopatrzeniu na drabia. Uwaga, kupując sprzęt AGD na całym świecie przez pośredników w Kazachstanie, Kirgizji i Gruzji. A po co ten sprzęt AGD? A no Dlatego, że ma chipy wydłubane z pralki czy z laktatora wręcz. I tego się ściąga rekordowej ilości do Rosji. Tak jest, ale nie tylko do Rosji. Tam wymieniłeś te kraje, jeszcze tranzytowo przechodzi to przez Mongolię. I pewne inne kraje, które są stowarzyszone z Rosją. Tak, natomiast w pewnym momencie, nie, rosyjski przemysł zbrojeniowy, o czym też ostatnio pisałem w pewnej analizie, przeżywa kryzys. I oni tego nie ukrywali, ale teraz to zniknęło. Ja monitorując rosyjskie portale, oficjalne portale, trafiłem na taką oto informację, że Putin uczynił jednego ze swoich współpracowników pełnomocnikiem do... Oceny importochłonności. I parę miesięcy temu wyszło temu panu z analizy, że ten przemysł zbrojeniowy Rosji jest w niektórych dziedzinach zależny w 40% od importu z Zachodu. To jest bardzo dużo. I niewątpliwie przemysł rosyjski może produkować na, na, na wszystkie możliwe zmiany ten, ten, zwłaszcza amunicję precyzyjną, czy też rakiety, czy to, co idzie, to, co bieżąco jest wykorzystywane na Ukrainie. Natomiast pewnych elementów i pewnych zdolności mu będzie brakować. To jest kwestia czasu i pieniędzy i tych tego czasu już nie ma. Na przykład silniki lotnicze. No, proszę produkowane nim, na Ukrainie. Tak, które były produkowane na Ukrainie. Od 2014 roku są produkowane w Permie. Silniki lotnicze, do śmigłowców zwłaszcza. Były produkowane w Zaporożu. I Putin w 2012 roku wydał ukaz, że ma to być zlikwidowane to znaczy, no inaczej, ma być duplikat. Taka zjednoczenie silnikowe ma rozwinąć produkcję silników lotniczych, turbinowych do śmigłowców, bo tych śmigłowców jest zatrzęsienie. I były zasilane wszystkie właśnie z motorsiczy z zakładów Bogusłajewa. Zresztą został zatrzymany. I okazało się, że silniki do ciężkich śmigłowców transportowych jednak nie udało się tych silników uruchomić na czas i musiały być przemycane. Zresztą to świadczy jeszcze o jednej rzeczy, proszę Państwa, co musimy sobie też zdać sprawę nawet przy całej sympatii dla Ukrainy. Przemysł zbrojeniowy Ukrainy i Rosji był powiązany i dla przemysłu zbrojeniowego Ukrainy utrata rynków rosyjskich też jest ciężkim ciosem, a zwłaszcza do zakładów prywatnych, takich jak Motor Sich, właśnie Bogusłajewa i stąd ten, stąd ten szmugiel tych silników. Natomiast to cała historia wydaje mi się dość ciekawa i no, w cudzysłowie ciekawe, ponieważ ujawniono publicznie nagrania rozmów Bogusławiewa z klientami w Rosji i siatkę przemytu, to znaczy, że o tym wiedziano już od dawna i jakoś tam to tolerowano. Nie wiem, to jest pewnie rozgrywka wewnątrz obozu władzy na Ukrainie, natomiast faktem jest, że uruchomienie... Porównywalnej, porównywalnej linii dostaw i sieci produkcji silników lotniczych dla śmigłowców w Permie w Rosji będzie trwa trwało i jeszcze do końca się to nie udało, chociaż na ukaz Putina zostało to uruchomione. I, ale jest jeszcze inna historia. Rosyjskie rakiety były wyposażone w Silniki manewrowe no, do manewrów na orbicie, te właśnie przenoszące największe, największe ładunki nuklearne, silniki manewrowe produkowane w Dnipro Otóż w dzisiejszym do... dniu był. Tak. Otóż Rosjanie, pokaz Rosjanie pokazali niedawno start swojej najnowszej swojej najnowszego pocisku. Między, międzykontynentalnego, ale ten start jest, był, został opóźniony o dwa lata e, z powodu tego, że Putin wydał rozkaz, że nie ma, ma być nie, całkowita eliminacja, w tym te, tej konstrukcji miało dojść do całkowitej eliminacji. E, e, i materiałów z importu, a zwłaszcza z Ukrainy, to się do końca nie udało. Mało tego jest przesunięte bardzo poważnie wprowadzenie tych pocisków do, do arsenałów strategicznych Rosji. To nie jest takie proste, wszystko można zrobić. Zwracam też uwagę na jedną że, że rzecz: Rosja, że Rosja również radzi sobie jakoś z żywnością, jest eksporterem żywności w tej chwili, a była importerem. I to jest efekt, jakby tego wszystkiego, o czym, ma, o czym mówimy, z zamykaniem się, autarkicznością gospodarki. Ale nie łudźmy się, że to mamy do czynienia z początkiem upadku, czy czymś takim. Na pewno nie. Natomiast, proszę Państwa, jeśli miałbym prorokować, co się stanie w najbliższych miesiącach, to to powiedziałem: saturowany atak rojów bez załogowców. Bardzo tanich z, z Iranu, które nadchodzą i najprawdopodobniej. Rosjanie mieli z nimi poważne problemy. E, mieli awarię, natomiast jakoś się z tym uporali, i e, to ma skłonić Ukraińców, żeby na warunkach rosyjskich zaakceptowali e, pewnego rodzaju rozejm, do czego dąży część środowisk zachodnich, łącznie z częścią środowisk amerykańskich. Wojtku, musimy. Yy... Kondensować. Odpowiedź... Chciałem się sprawdzić, bo po 1991 roku na Ukrainie zostało mnóstwo sprzętu bojowego Związku Radzieckiego, między innymi bombowce strategiczne, m.in. te rakiety i całkiem sporo ich było. Ukraina zażądała 3 miliardów, ale zaakceptowała 285 milionów w 99 roku za to, żeby część tego sprzętu oddać, zwłaszcza 8 bombowców tu 160. 160. Tak, tak, trzy bombowce tu 95 MS. I yy, te bombosy, prawie 600 takich pocisków to oddała jest Rosji. Losu. Czy to możliwe? Tak, że teraz te... Yy, tak, te to jest ironia te... losu. Tak. No, ja, jeśli miałbym postawić jakieś pieniądze, to postawiłbym je na to, że y, część z tych samolotów y, wysłano do bazy Engels i one dzisiaj służą do ataków rakietowych. Z I te, I te tak, pociski, 600 Ukrainie. pocisków właśnie być może... One są właśnie z tej puli, którą Ukraina przekazała Rosji w 1999 roku. Jeszcze chciałem cię zapytać o jedną rzecz. Bombowce Amer... nie, znaczy pociski nie, bo one są były nuklearne. Trzeba by było je zdenuklearyzować. Natomiast samoloty na pewno tak. Yy, istnieje rozbieżność pomiędzy źródłami brytyjskimi i amerykańskimi. Hmm. Amerykanie, Departament Obrony powiedział, że te właśnie rakiety... Mają bardzo duży wskaźnik niepowodzeń albo w ogóle nie wystrzela, albo nie trafią w cel, lub nie eksplodują przy kontakcie. Natomiast Wielka Brytania mówi, że na podstawie zeznań ukraińskich oficerów, to nieprawda, że to ma bardzo wysoki procent skuteczności. No cóż, ja nie Kto jestem. Racji? Opieram się na tych samych źródłach, więc nie mogę tutaj wyrokować. Natomiast powiem tak, że, że... I tutaj powiem, zakończę może, ponieważ mamy mało czasu. Jak powiedziałeś, zakończę pewnym Polonikum. Doszło do strącenia tych takich pocisków manewrujących za pomocą naszych polskich rakiet, rakiet nowej generacji Piorun. I one są specjalnie przystosowane, również jako jeden z niewielu pocisków typu MENPED, czyli przenoszonych. Na ramieniu do zwalczania nadciągających pocisków samosterujących. Jeśli stacja radiolokacyjna w porę ostrzeże strzelców wyposażonych nasze pioruny, polskie pioruny, a ta takie oddziały na Ukrainie istnieją przed zbliżającym się atakiem nadlatujących właśnie rakiet samosterujących rosyjskich, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że do akcji wejdą nasze pociski. Piorun I widziałem jeden film, oczywiście pewności nie mam, który mógł świadczyć o tym, że ten że nadlatujący pocisk rosyjski, skrzydlaty, właśnie taki, jak żeśmy pokazali, został strącony za pomocą polskiej rakiety Piorun. Mm, super. A teraz prezentuję Państwu drugiego protagonistę. To jest, to jest właśnie S300. I różnice widzą Państwo gołym okiem. Tych systemów S300 jest naprawdę całe mnóstwo, nie wiem, 30, 40 i tak dalej. I tutaj mamy dwa rodzaje rakiet używanych przez ten system. One są niezwykle, niezwykle odmienne, różne tak. pod każdym względem tak. wielkości no, pułapu, zasięgu itd., itd. Niektóre pociski są przeznaczone do walki. Z rakietami balistycznymi. Niektóre zaś są przeznaczone do walki z serami manewrującymi i e, takimi celami, które nadlatują na małej wysokości, czyli pociskami manewrującymi. No właśnie, I... to która z tych jest bardziej prawdopodobna, że spadła na teren? Nie, <śmiech> nie. nie <śmiech> okay. jestem w stanie tego powiedzieć, na, ponieważ, proszę Państwa, system jest, został zaprojektowany jako Coś nowej generacji w latach w późnych latach 70. I, roz, i był rozwijany do lat 90. No nie, przez, kolejną, przez kolejną nową generację pocisków. Potem zaczęto rozwijać nowy, nową rodzinę tak? S400. O większym zasięgu, lepszych możliwościach. Natomiast, e, proszę Państwa, tych rakiet może być bardzo dużo. Nie wiemy, jakie zostały e, dostarczone na Ukrainie i jak, nie, wie, nie wiemy, jakimi dysponuje Ukraina, w, w jakiej ilości. Natomiast, jeśli Państwo widzicie e, ten e, rosyjski system S300, to tam są e, stawiane do pionu rury i są one różnej e, średnicy. To znaczy, że różnego rodzaju pociski mogą stanowić jakby oręż tej baterii. Małego, małego, średniego i dużego zasięgu. Dobrze, a możesz mi pokazać palcem miejsce, z którego pochodziły te reszty, nie, które nie, mogę. Nie, nie jestem w stanie tego zrobić. Nie. nie jestem w stanie tego zrobić. Tym bardziej, że to, co pokazujesz, jest modelem wystawowym, a nie realnym pociskiem. A to? A, to jest, a to jest system, a to jest system. E, to też jest e, nie to nie jest No, Wojska Ameryka twierdzi, nie, że tak. To, to nie jest system S300, to jest e, e, S75. To jest poprzednik, to jest poprzednik już w tej chwili mu, muzealny poprzednik. To jest e, jeden z pocisków e, rodziny, która zastrzeliła Gary Powersa. – w, w... w U-2. – Dokładnie, w 1962 roku. – Tak, nie, to, to jest absolutnie mylące zdjęcie. – Przepraszam, nie. Tfu, tfu, tfu. zawierzyłem amerykańskim źródłom. Tutaj jest, proszę Państwa, schemat z Wikipedii wzięty, tak jak poprzednie dwa zdjęcia temu, który pokazuje, jak działa ten system i widzimy, że... Rakiety są tylko niewielką częścią całości. My cały czas mówimy o Całe systemie. Tutaj, tak, tutaj widzimy jakieś. To jest system, to są, radar proszę Radar to dalekiego jest, zasięgu, tak, no, no, więc mamy tutaj do czynienia. Pojazd dowodzenia. Tak, może ja to w trzech słowach opiszę. Numer jeden, proszę Państwa, to jest radar obserwacji i lokalizacji celów. Po, no, ale long range. Tak, oczywiście, no, o, o zasięgu o, tak. kilkuset kilometrów w zależności od wersji. Tych wersji tego systemu jest naprawdę dużo i operatorami jest na przykład Wietnam, Wenezuela, e, Egipt, również, e, ale również Grecja, Bułgaria. E, z ciekawostką Czyli jest kanienato. to, że e, ja miałem do, dotykalnie do czynienia ze słowackimi pociskami, z, ze słowackimi wyrzutniami. One zostały w całości przekazane na Ukrainę. Yy, natomiast numer, to, to co Państwo widzicie, numer jeden. Numer, następnym wozem jest w, wóz dowodzenia baterią, bo to, to, co mamy tutaj, to jest mniej więcej yy, yy, skład baterii. To jest wóz dowodzenia, z którego podejmuje się decyzje i o, a, o, o zniszczeniu lub też angażowaniu poszczególnych celów. Natom, natomiast następna, wóz numer dwa, to jest radar, pod, to jest radar podświetlający wykryte cele. Inaczej. Obsługa w wozie dowodzenia decyduje w tym no, między 1 a dwójką, które z wykrytów, wykrytych celów są groźne i które należy zaatakować. Nie wszystkie wykryte cele mogą być prowadzone w zależności od wersji systemu. Na przykład ze 100 celów można prowadzić 6, 7, czy, czy prowadzić, to znaczy podświetlić. O, jak Państwo widzicie, z dwójki podświetlamy cel nadlatujący z lewej strony i wiązka odbita od celu trafia do rakiety. To jest tak zwany półaktywny system naprowadzania, ale tam są trzy różnego rodzaju systemy naprowadzania. Półaktywnie to działa w ten sposób, że radar podświetla cel, wiązka odbita od celu... W tym wypadku ten, ten oto samolot. Dokładnie. Wiązka odbita od celu trafia do do, do głowicy, pocisku. pocisku. Tak, do pocisku. I tam wypracowa wypracowany, wypracowywany jest automatycznie elektronicznie. E, m, kurs. Trajektoria, która trajektoria Zbli zbliży. kolizyjna, tak. tak. I jak powiedziałem, nie, nie, nie musi być to e, persyzyjne trafienie w cel, może przelecieć ten po pocisk z odległości kilku metrów od, e, od celu, e, uruchomi się tak zwany za za zapalnik zbliżeniowy i zasypie cel e, chmurą. Takich peletów, takich kulek wolframowych. wolframowych. I to wystarczy. Tak jak zresztą widzieliśmy na tragicznym przykładzie nieszczęsnego samolotu malezyjskiego z holenderską, z, z holendrami na pokładzie. To ja cię chciałem zapytać jeszcze na zakończenie naszej arcy, ciekawej rozmowy. Jak to wszystko widać z że... Kwatery głównej NATO w Brukseli. Innymi słowy, my tutaj występowaliśmy o to, żeby te były jakieś e, e, broń atomowa e, natowska na terenie Polski, rozlokowana. E, Niespecjalnie nie, nie rozumiem w jakim celu jako coś odstraszającego, prawdopodobnie. E, to jest pierwsza część mojego pytania. Druga część pytania. Swojego czasu byli ludzie, którzy byli również tutaj gośćmi, siedzieli na Twoim miejscu, którzy znajdowali się na wysokich stanowiskach w strukturze NATO w Brukseli. Dzisiaj chyba nie ma żadnego Polaka, który byłby odpowiedzialny, który mógłby w jakiś sposób wpływać na decyzję Federy Głównej. To jest proces, który niestety zatacza o jakby stanowisko polityczne. Niestety. Opinia od, czasów, od czasu, kiedy Macierewicz pojawił się, minister Macierewicz pojawił się w kwaterze głównej NATO, opinia o Polakach została ugruntowana na wiele lat, to znaczy o tym obecnym układzie politycznym, że, jest to, są, że to są ludzie nieodpowiedzialni. I mogę to z całą stanowczością stwierdzić po moich rozmowach, a nie, nie ujawnię oczywiście, z kim rozmawiałem i dlaczego, i po co, i kiedy. Że nasza wiarygodność, którą wypracowywaliśmy latami, między innymi po raz pierwszy w, na froncie jako partnerzy dla pokoju na froncie w Bałka na Bałkanach, potem w operacjach wspólnych z sojusznikami, którą naszą wiarygodność i wysoką pozycję wypracowaliśmy, od czasów, kiedy po raz pierwszy pojawił się nie chcę tutaj opisywać różnych zdarzeń, którego, których aktorem i wykonawcą był minister Macierewicz w Brukseli, ale zyskaliśmy sobie pozycję niewiarygodnego sojusznika, ważnego, wartościowego z uwagi na zasoby i, i położenie, ale niewiarygodnego, jeśli chodzi o. Tak zwany establishment polityczny, bo trzeba sobie, proszę państwa, zdać z tego sprawę, że NATO to jest przede wszystkim sojusz polityczny, który ma do, do, w rękach e, narzędzia wojskowe. Ale... Tak, tak, no, w karcie atlantyckiej jest zawarta absolutnie konieczność przestrzegania demokratyczne. Tylko demokratyczne państwa mogą stać się członkami I, NATO. I podsta... A my prawdopodobnie dzisiaj byśmy się nimi nie stali. Podstawą tego wszystkiego są wartości polityczne, które się wyznaje lub nie. Skoro część z tych wartości politycznych jest wątpliwa lub też zawieszona na kołku, wówczas wiarygodność takiego partnera, nawet bardzo wartościowego w części militarnej, to w tej części politycznej, która jest zawsze w NATO nadrzędna nad częścią militarną, jest wątpliwa. I tu, tu docieramy do dwóch rzeczy. Jeśli Polak startuje do jakiegoś wysokiej rangi stanowiska. W strukturach Sojuszu Atlantyckiego, wówczas przeciwko niemu, na przykład, staje Rumun, dajmy na to, i z dzisiejszej perspektywy Rumun ma większe szanse niż oficer polski o dużym, nawet w bardzo dużym stopniu doskonałości. I, 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 no nie wiem, ale muszą mieć rekomendację rządową. No, a kogo nasz rząd rekomenduje? No, no, właśnie, swoich ludzi. No. no właśnie rekomenduje swoich ludzi i ci ludzie z reguły nie Tradycyjnie są... Tradycyjnie do... szalenie profesjonalni. Nie, są. Nie, 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 powiem bardzo delikatnie. Nie dali się poznać w, w, ze... Z, Dokładnie. Natomiast powiem tak, że co do broni nuklearnej. Otóż jak Państwo pewnie wiecie, bo to jest przecież wiadome, zasoby broni nuklearnej znajdują się na terenie Holandii, Belgii i Niemiec, w naszym rejonie, Włoch na, na froncie południowym, ale i Turcji. I to są przede wszystkim bomby wodorowe przenoszone przez samoloty, ponieważ będziemy mieli w najbliższej przyszłości w dyspozycji maszyny F35 które mogą nie, nie są mogą być dostosowane do przenoszenia wspólnego bo to jest wspólne dysponowanie majątkiem nuklearnym Stanów Zjednoczonych za ich zgodą na wypadek kryzysowy. My się oczywiście zaczęliśmy nieformalnie, ale bardzo bardzo, że tak powiem, przaśny sposób starać o dopuszczenie nas do dysponowania amunicją jądrową, czyli tymi bombami, yy, i o umieszczenie na naszym terenie tych magazynów, ale proszę Państwa, to jest bardzo, bardzo trudna rzecz. I ja oso, osobiście, no, nie chciałbym tutaj mówić to, co to, Tobie powiedziałem przed programem, ale nie do końca zostaliśmy uznani za właściwą obecnie, za właściwą obecnie, yy, za właściwą obecnie Strukturę, która mogłaby dysponować e, wspólną bronią nuklearną. Tyle. E, I e, aż tyle. Więcej nie, nie dociskaj mnie. Do, nie, nie, nie do, będę dociskał. Do pedałem, nie do, zależy to do podłogi. Natomiast ja zostałem. To sformułowanie było trochę bardziej drastyczne, które usłyszałem o nas. O naszym establiszmencie politycznym. Bo proszę państwa, tu nie chodzi o to, żeby w tej chwili obrażać naszą kadrę oficerską, generalską, czy, czy kogokolwiek innego, bo są tam ludzie znakomici, znakomicie przygotowani, dobrzy, rewelacyjni, cenieni, ale sojusz atlantycki to sojusz polityczny, który na pierwszym na pierwszym, na szczęście jest to sojusz polityczny, który na pierwszym. E, Etapie stawia spoistość polityczną. A ta spoistość polityczna dzisiaj z obecnym establishmentem polskiej władzy do końca nie jest całkowita, tak bym powiedział. Niestety musimy skończyć tę rozmowę dość pesymistycznym akcentem, proszę Państwa. Nie wiem, jak to skomentować. W każdym razie dowiedzieliśmy się bardzo wiele na temat tego, co wydarzyło się. W przewodowie dowiedzieliśmy się wiele na temat tego, jakie rakiety były protagonistami całego tego incydentu. No i dowiedzieliśmy się też, że gdy do takiego kolejnego incydentu dojdzie, to w dalszym ciągu nie mamy żadnego systemu, który mógłby temu zapobiec, z przyczyn, o których też. Rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo. Mm -hmm. Wojciech Łuczak, wybitny, jak Państwo Ach. słyszeli sami, specjalista w dziedzinie wojskowości, obronności i zbrojeń, był dzisiaj naszym gościem. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki Allegro Manotropo. Do zobaczenia.